roku pańskiego 1443 w czasie trwania Soboru Bazylejskiego 5 czerwca o godzinie 13 stało się wielkie trzęsienie ziemi wpośród strasznych grzmotów. Także w mieście Krakowie wszystkie mury od trzęsienia jakby zwalić się miały i straszny sprawiały łoskot. Wówczas to spadło sklepienie u świętej Katarzyny. Vigesima secunda aprilis, anno millesimo quattrocentesimo sexagesimo octo. 22 kwietnia 1468 Nikolaus Haberschrack, malarz krakowski, stawił się osobiście przed sądem biskupim i złożył zobowiązanie zakończenia prac nad retabulum ołtarza głównego w kościele świętej Katarzyny na Kazimierzu do najbliższego dnia świętego Michała, oraz że wykona to retabulum najlepszym sposobem i z największą starannością, a także, że nie będzie przyjmować pod groźbą ekskomuniki żadnych innych zleceń przed zakończeniem tej pracy. Z przekazów krakowskich Acta Officialia, dokumentach sądu biskupiego, wynika, że autorem dawnego ołtarza głównego w kościele augustianów był Nikolaus Haberschrack, pierwszy znany z nazwiska i z zachowanych dzieł malarz krakowski. O Haberschracku wiemy, że przyjmując krakowskie prawo miejskie w roku 1454 określony został jako hignatus, tu urodzony. W latach 2010-2013 realizowaliśmy w Muzeum Narodowym projekt badawczy, który nosił nazwę Nikolaus Haberschrack, pictor de Cracovia, a który uzyskał dofinansowanie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tego projektu było stworzenie kompleksowego i spójnego opracowania zawierającego zagadnienia zarówno dotyczące historii sztuki, jak i technologii i techniki wykonania, a także zagadnienia konserwatorskie. Projekt realizowaliśmy w dużej mierze w oparciu o badania technologiczne, czyli takie, które dostarczają wiedzy zarówno na temat budowy technicznej obrazów, jak i ich stanu zachowania. Były to badania, które można by podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to tak zwane fotografie w światłach analitycznych, czyli mówiąc inaczej zdjęcia z użyciem innych niż tylko światło widzialne źródeł promieniowania, a drugą grupę stanowiły badania materiałowe, których celem było już rozpoznanie składu chemicznego pigmentów oraz spoiw, a także innych materiałów jak drewno, podobrazia czy też płótno. Badania zachowanych malowideł Retabulum Augustiańskiego odskłaniają bardzo dobry artystycznie warsztat charakterystyczny dla małopolskiego malarstwa średniowiecznego. Retabulum składało się z dwustronnie malowanych na drewnie lipowym kwater. Miejsca łączenia desek widoczne są na radiogramach zachowanych podobrazi. Na przykład malowidło Chrystus przed Kajfaszem składało się z 4 łączonych na styk desek lipowych. Jak powstało to dzieło? Na oklejone płótnem podobrazie naniesiono zaprawę. Zaznaczono rytowany kontur oddzielający partie złocone i srebrzone od malowanych, po czym pędzlem czarną farbą wykonano szkic kompozycji. Szkic ten wyraźnie widoczny jest na zdjęciach analitycznych wykonanych w bliskiej podczerwieni, zwłaszcza w partii karnacji i szat. W pierwotnym zamierzeniu twórcy broda Chrystusa miała być dłuższa, z długimi skrętami loków. W malarskim opracowaniu broda jest krótsza, bardziej wytworna. Paleta malarska składa się z typowych dla średniowiecza pigmentów pochodzenia naturalnego. Spoiwem malarskim w warstwie jest tłusta tempera, Artysta łączy techniki pozłotnicze z malarskimi. Nie jesteśmy w stanie udzielić dziś precyzyjnej odpowiedzi, jak wyglądało retabulum, które Nikolaus Haberschrack wykonał dla augustianów w roku 1468. Dysponujemy jedynie szczątkami tego dzieła, kwaterami skrzydeł. Dwie z nich przechowane są we względnie oryginalnym stanie jako obustronnie malowane na awersie i rewersie. W sumie mamy 14 malowideł, przeszło połowę programu ikonograficznego skrzydeł. Natomiast co do wyglądu części środkowej, predelli i zwieńczenia, pozostać musimy w sferze spekulacji. Badania materiałowe wykonywaliśmy różnego rodzaju technikami. Były to techniki spektralne, jak na przykład spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej, a także spektroskopia w zakresie podczerwieni, a także wykonaliśmy badania próbek pobranych z obiektów. Były to już analizy mikrochemiczne i badanie przekrojów przy użyciu mikroskopu elektronowego. Klasyczną metodą badania dzieł sztuki jest stratygrafia, czyli ustalenie kolejności warstw technologicznych dzieła. W tym celu z malowidła pobierana jest próbka, mikroskopijna próbka. Zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego wykonuje się analizy składu pierwiastkowego poszczególnych warstw malarskich. Postawę Haberschracka rozmontowano w nieznanym bliżej czasie, po pożarze kościoła w roku 1556 albo w związku z budową nowego retabulum ołtarza głównego około 1634 roku. W połowie wieku XIX tablice skrzydeł rozwieszone w krużgankach klasztornych, gdzie odprawiano nabożeństwa, bowiem kościół był zdewastowany od czasu wojen napoleońskich, zaczęły budzić zainteresowanie uczonych i malarzy. To miejsce w zachodnim ramieniu krużganków utrwalone zostało w roku 1873 na obrazie Stanisława Brynarskiego. W centrum obrazu widzimy sławny ołtarz świętego Jana Jałmużnika z początku XVI wieku. Na prawo od tego ołtarza rozwieszone są dwa późnogotyckie obrazy. Rozpoznajemy w nich dwie kwatery dawnego ołtarza głównego z kościoła augustianów. Pod koniec XIX wieku wszystkie kwatery augustiańskie były w bardzo złym stanie zachowania. Dotyczyło to zarówno malowideł, jak i drewnianych podobrazi, które uległy destrukcji w wyniku działania korozji biologicznej. Restaurację kwater zlecono wówczas mało znanemu malarzowi Józefowi Bogackiemu. Jak ustalono w trakcie naszych badań, w trakcie prowadzonych prac usunął malowidła z rewersów kwater. Te uległy utracie. W przypadku trzech kwater, umycie nóg, wjazd do Jerozolimy i pojmanie Chrystusa, działania Bogackiego były szczególnie inwazyjne. Ponieważ podobrazia tych kwater były zniszczone wskutek korozji biologicznej, wzmocnił je, przybijając do odwroci deski z drewna jodłowego. Kwatera umycie nóg do dzisiaj nie była konserwowana. Na radiogramie tej kwatery widzimy około 100 gwoździ, którymi przybił deski jodłowe do odwrocia poprzez lico malowidła i wstawki, którymi uzupełnił brakujące części podobrazia. W roku 1882 pozyskano fragment z ofiarowaniem Marii w Świątyni do Muzeum Narodowego w Krakowie. W końcu XIX wieku 11 kwater skrzydeł rozwieszonych było na północnej ścianie prezbiterium. Od czasu zakupu pozostałości retabulum przez muzeum w 1936 roku prowadzono systematyczne prace konserwatorskie. W 1956 roku częściowo usunięto przemalowania z prawej strony malowidła Godywkanie. Odsłonięta oryginalna warstwa malarska jest wprawdzie w znacznym stopniu uszkodzona, jednakże wciąż czytelny jest bardzo dobry warsztat i poziom artystyczny malarstwa Haberschracka. Wykonane przez nas badania, a szczególnie fotografie w światłach analitycznych, ukazały niestety złą kondycję kwater Retabulum Augustiańskiego. Stan zachowania poszczególnych obrazów jest oczywiście zróżnicowany, natomiast w odniesieniu do całej grupy obiektów stan zachowania należy uznać za zły. Równie zły jest stan zachowania warstw malarskich. Przedmiotem teologii i pobożności praktycznej Augustianów było rozpamiętywanie życia Chrystusa, a szczególnie dwóch aspektów Jego życia. Pierwszym przedmiotem szczególnej uwagi teologów augustiańskich była cudowna działalność Chrystusa. W Retabulum Haberschracka ten aspekt uwydatniony jest przez przedstawienie tu pierwszego cudu Chrystusa, a także ostatniego cudu Chrystusa, uzdrowienie Malchusa zranionego przez świętego Piotra. Drugą osobliwością teologii augustiańskiej, rzutującą na ikonografię także i naszej nastawy ołtarzowej, było faworyzowanie pobożności pasyjnej. Jednym z efektów końcowych projektu było stwierdzenie, że tak naprawdę ilość oryginalnej, zabytkowej materii Nikolasa Haberschracka w jego obrazach jest znacznie mniejsza niż sądzono dotychczas. Pozwoliło to zweryfikować wiele opinii na temat malarstwa Haberschracka, które często oparte były na nieautentycznych partiach malowideł. Z kolei złożoność stanu zachowania wszystkich kwater stawia przed nami, konserwatorami czy też historykami sztuki, niezwykle trudne wyzwanie. Musimy bowiem przygotować pewien spójny program prac konserwatorskich dla wszystkich obiektów. I o ile konserwacja techniczna nie przysparza tutaj problemów, o tyle strona estetyczna stanowi duże wyzwanie. Do jakiego bowiem stanu doprowadzić tą konserwację? Czym zastąpić rozległe przemalowania czy też rekonstrukcje, których wiele znajduje się na wszystkich obrazach? W powszechnej świadomości istnieje pewien utrwalony obraz Haberschrackowego Retabulum Augustiańskiego. Pokłon Trzech Króli należy do najczęściej reprodukowanych obrazów polskiej sztuki gotyckiej. Widz i czytelnik nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że ich wyobrażenie o tym obrazie w poważnym stopniu zostało ukształtowane przez przemalowania ostatnich 150 lat. Jaka byłaby ich reakcja, gdyby zobaczyli to dzieło w autentycznym kształcie, jakie nadał mu Haberschrack?